poprzez swoje aktorstwo ja się spełniałem. Jest to radość możliwości przekazywania swoich spostrzeżeń na świat, na otaczającą rzeczywistość, zabarwiania tym te swoje postaci, które się kreuje. Dziś się świat zmienia bardzo. Za szybko. Nie ma czasu na refleksję jakąkolwiek. Tylko byle szybko. No ale nie będę narzekał, bo to zawsze mówią ci starzy, to tylko narzekają. Oczywiście już w starożytności zawsze starzy narzekali, no mówili drzewie i mości dzieju, to bywało, a teraz nędza. Otóż tak nie jest. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to że czapki z głów, kapelusz z głowy. Pani, mówimy o jednym z najwybitniejszych aktorów powojennych. Pozwolę sobie go pozdrowić, ucałować Promka. Serdecznie przycisnąć go do piersi, bo to rozmawiając o nim wracają takie rzeczy, które wydawałyby się przeszły, gdzieś się rozpłynęły, a to nieprawda. To jest cały czas w środku. Franciszek Pieczka to prawdziwa legenda. Kto go nie kojarzy z kultowej roli Gustlika w Czterech Pancernych? Dzięki temu serialowi zyskał ogromną popularność i stał się ikoną polskiej kinematografii powojennej. To były szaleństwa, to były spotkania setek i tysięcy ludzi. To było pielgrzymowanie na plany, gdziekolwiek oni kręcili film. To było wyczekiwanie godzinami po to, żeby pobiec z kartką do jakiegoś Janka, Grigoria, Gustlika czy kogoś jeszcze. No to było szaleństwo. Gwoździe mu piszą na samochodzie, który jeszcze nie zdążył spłacić, jak to kiedyś było. Gustlik, kocham cię. Co Franek myślał, że do szlak trafi. A może by tak pana honorata coś zwróciła na ramiona? Noce są teraz takie chłodne. Ja, panie Gustlik, to mam taki gorąc w sobie. Jest to kawał chłopa, powiedziałabym poważnego. Tyle tylko, że jak odezwie się, to czuje się takie jakieś ciepło, serdeczność, wiarygodność. Rola Gustlika to tylko ułamek z dorobku wielkiego aktora. Franciszek Pieczka w swojej karierze zagrał ponad 200 ról filmowych i teatralnych. Jego kreacje podziwiały pokolenia Polaków. Aktor bawił w Hydrozagadce rolą marynarza i rozśmieszał w filmie Sprawa się rypła. W tym roku Franciszek Pieczka skończył 92 lata. Swoje urodziny świętował w gronie najbliższej rodziny w ośrodku ojców szansztackich w Józefowie. Dziękuję serdecznie z całego serca. Panie Franciszku, mam dla pana specjalną niespodziankę. Przywiozłam panu ze Śląska szkloki, ponieważ wiem, że pan tak bardzo uwielbia Śląsk. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jako dziecko tośmy szaleli za to. To mam dmuchać? No i życzenie pomyśl. Życzenie pomyśl sobie. A może prawnuki za dziadka dmuchną? Chodźcie. Chodźcie. Raz, dwa, trzy. Ależ mają parę. Franciszek Pieczka urodził się na Śląsku w malowniczej miejscowości Godów, nad rzeką Olzą. Nawet gdybym jeszcze w Warszawie następne 50 lat mieszkał, to z Ślązakiem umrę. Jestem dumny, że pochodzę tam ze Śląska, z tej rodziny. Rodzice chcieli, żeby został górnikiem, ale to nie ten zawód ciągnął młodego Franciszka. Jego powołaniem było aktorstwo od najmłodszych lat. Na piechotę poszedłem do Petrowic, Petrowice czeskie. Tam było kino i zobaczyłem Znachora, profesora Wilczura ze starszymi chłopcami. I ja, kiedy wróciłem gdzieś po 12 w nocy, to ojciec już na mnie czekał. Jak tylko do domu, to tylko chyc pod pierzynę, a ojciec pasek miał wyciągnięty, pierzynę pod... Joci dom Znachora, joci dom Znachora.
I później, kiedy zostałem aktorem wbrew woli rodziców i już nastąpiły jakieś tam, prasa pochlebnie się wyrażała o moich poczynaniach, to ojciec mówił, no tak, no przecież on to po mnie odziedziczył. Taka przewrotność do rodziców bywa. Również dzięki aktorstwu poznał pan swoją miłość. Tak. Jestem już 15 lat, jak nie żyje moja małżonka, ale kiedy wspominam moje życie z moją żoną, to muszę powiedzieć, że jeżeli miałem jakieś osiągnięcia w tym zawodzie, to jej w dużej mierze to zawdzięczam. Jeżeli może mnie tam słyszysz, że była znakomitą kobietą. Gdybym jeszcze raz miał żyć, to znowu bym chciał spotkać taką. Więcej grzechów już nie pamiętam.